Sprawą wyznaczenia przez sędziego referenta odległego terminu przesłuchania 14-latki pokrzywdzonej w tzw. sprawie napadu z 14 stycznia zajmie się zastępca rzecznika dyscyplinarnego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Tak zdecydowało dzisiaj Kolegium Sądu Okręgowego. Członkowie tego gremium podjęli decyzję jednogłośnie. Postępowanie będzie miało na celu ocenę zachowania sędziego pod kątem ewentualnego przewinienia służbowego polegającego na naruszeniu przepisów, regulaminu urzędowania sądów powszechnych w zakresie procedowania w sprawach pilnych. Jak wynika z wydanego kilka dni temu oświadczenia prezesa sądu rejonowego w Suwałkach, wniosek o przesłuchanie małoletniej ofiary napaści trafił do sądu 16 stycznia. Skierowany został do systemu losowania i system ten wskazał datę 26 stycznia, podczas gdy dla śledczych związanych procedurami czas liczył się w godzinach. Po interwencji prokuratora Okręga Termin ten zmieniono na 18 stycznia, ale mówiąc najprościej, mleko już się rozlało. Śledczym brakowało najważniejszego dowodu w sprawie zeznań pokrzywdzonej. Zatrzymanego podejrzanego trzeba było zwolnić z aresztu. Dlatego prokurator prowadzący sprawę zmuszony był zastosować wobec niego tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru policyjnego. 18 stycznia, zgodnie z procedurami, sąd przesłuchał pokrzywdzoną w obecności opiekuna prawnego, biegłego psychologa i obrońcy podejrzanego. 19 stycznia podejrzany miał stawić się na komendzie. Niestety nie pojawił się. Dlatego śledczy, mając już kluczowy dowód w postaci zeznań pokrzywdzonej, natychmiast skierowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 20-letniego podejrzanego. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora, ale konieczne okazało się wydanie listu gończego. Tutaj doskonale spisała się sejneńska policja, której funkcjonariusz sprawnie ustalili jego miejsce pobytu i go zatrzymali. Aktualnie podejrzany znajduje się w areszcie.